Wczoraj media obiegła informacja o rzekomym zatrzymaniu Bogdela oraz Jacka Murańskiego. Zatrzymanie miało być spowodowane tym, że ktoś skontaktował się z liniami lotniczymi, nie wiemy czy bezpośrednio do linii lotniczych, czy na lotnisko i poinformował o tym, że na pokładzie samolotu ma się znaleźć bomba. A w związku z całym zatrzymaniem często powielaną informacją była ta o znalezieniu różnego rodzaju środków, co było przepisywane przez kolejne serwisy. Niestety nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za wypuszczenie tej informacji jako pierwszy, lecz ta w żaden sposób nie pokrywa się z prawdą. Faktem natomiast jest to, że Bogdel został zatrzymany przez podejrzenie, że to on miał wykonywać domniemane telefony, co również skutkowało ewakuacją całego samolotu, który to miał zmierzać do Stanów Zjednoczonych. Nathan Marcoj na swoim Instagramie przedstawił szczegóły wspomnianej sytuacji. Ogólnie powiem wam parę informacji, o których się nie dowiecie w tych mediach i wszystkim mamy źródło informacji z pierwszej ręki. Ogólnie, ktoś się podszedł pod Bogdela i dzwonił przez AI, gadał jakieś głupoty, zastraszał pewne osoby, które niedługo się dowiecie, prawdopodobnie były z czymś tam powiązane, z nami Bogdela i nie tylko. No i ktoś zadzwonił tam do lotu, że Bogdel planuje coś tam zrobić na lotnisku, nie? Więc tak. Z takich informacji, których się nie dowiecie, to jest to, że żaden sobie Jacek z Tomkiem na Discordzie nie zrobił takiej akcji i nie dzwonił i nie trollował, tylko jest to prawdopodobnie trochę grubsza akcja zorganizowana, ale pomyślcie sobie, może dam wam taką małą wskazówkę, bo to są tylko moje spekulacje, o co może chodzić? Dla kogo może być Bogdel niewygodny? Dla kogo teraz Bogdel może być niewygodny i dlaczego ktoś obcy spoza kręgu Bogdela chciałby, aby tymczasowo Bogdel nie mógł działać w pewnej sprawie. Po potwierdzeniu informacji, że nie był to Bogdel, ludzie zaczęli spekulować, kto mógłby za tym stać. Bo co warto podkreślić, tego typu akcje nie są możliwe do zrealizowania od ręki, a potrzeba sporej organizacji, aby przeprowadzić tego typu spoofing. Bo oprócz samego podszywania się pod czyjś numer telefonu, sprawcy musieli przygotować odpowiednio wygenerowany dialog przy pomocy sztucznej inteligencji. Jako jedną z pierwszych osób ludzie wzięli pod uwagę Tomasza Hicka, ponieważ to na niego Bogdel wypuścił ostatnio mocny materiał, lecz jak informuje Amadeusz Ferrari, na pewno nie miał to właśnie być Tomasz Hick. Słuchajcie, oczywistym jest to, że Bogdel nie zgłosił żadnej b**y i był to tak zwany spoofing. To, że będę niszczony ja oraz Bogdel, to już wiem od x dni. I kto za tym stoi, to nie wiem, nie mam żadnych dowodów, ale się domyślam, ponieważ informacje, że będziemy niszczeni, dostałem już wcześniej. Jeśli ktoś do tak brudnych zagrywek się posuwa, to musi być bardzo zdesperowany. I to chyba tyle na informacji. Dlatego śledźcie dalsze ruchy w internecie. To wydaje mi się, że w przeciągu krótkiego okresu czasu sami zobaczycie, komu na tym zależy. Ale dowodów na to nie ma. Kręcenie w całą akcję Bogdela miało mieć podłoże finansowe, jak wynika z wypowiedzi Amadeusza Ferrariego. Ktoś chciał zaszkodzić mu finansowo lub samemu coś na tym zyskać. Sposób ataku spoofingu w postaci zatrzymania samolotu jest bardzo newralgiczny, ponieważ jakiekolwiek informacje przekazane w kontekście lotu samolotowego są traktowane bardzo poważnie, a podejrzana osoba jest od razu zatrzymywana, co również wiąże się ze sporymi kosztami dla osoby, która takiego czegoś się dopuści. A koszty w przypadku lotu do Stanów mogą być wielokrotnie większe i w setki tysięcy złotych. Nitro również poinformował o tym, że ktoś miał się podszywać pod Bogdela i mówić mu, że zrobi na niego pograżający go materiał. Tak, jeśli chodzi o Bogdela i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, że tam Bogdela zatrzymali i tak dalej, no to ja to dzisiaj słyszałem, bo w momencie, kiedy do mnie zadzwonili, ja dostałem telefon taki, uważaj, bo ktoś się pod Bogdela podszywa. Ja mówię, no dzwonił do mnie 20 minut temu, i miałem taką rozmowę, że odbieram telefon, ogólnie zdziwiłem się, że Bogdel do mnie na numer telefonu dzwoni, bo on zazwyczaj do mnie dzwonił przez Messengera, nie wiem, chyba nigdy do mnie nie zadzwonił na numer telefonu. No ale dobra, odbieram i takie lekko przyspieszonym głosem, takim, wiesz, zero pauz, zero jakichś takich, wiesz, lecimy, nie? I było cykio, no siema, nagrywam na ciebie film, Taki jak na Cika ostatnio, wszyscy się dowiedzą, że jesteś miej się na baczności. Mniej więcej coś takiego. Co ciekawe, po samym zatrzymaniu Bogdela miało być wykonywane wiele innych telefonów w jego imieniu, mimo że ten nie miał już wtedy dostępu do swojej komórki. Brałam lika związanego z Bogdelem. Bogdela zatrzymano o 18, a z jego numeru, poprzez spoofing, wykonano 29 połączeń do godziny 20.
i sprawę prowadzi legionowo tak samo jak sprawę Krzysztofa Stanowskiego, który tam zgłosił wtedy, jak był ofiarą spoofingu. No i to jakby jest legit info, nie? Ja sam dostałem telefon od Boxdela około godziny 19.40. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że Boxdel padł ofiarą spoofingu i z nieoficjalnych informacji wynika, że włodarz Fame MMA został już wypuszczony i znajduje się w domu. A dziś ma pojawić się informacja z jego strony na temat całego zajścia i możliwe, że w momencie publikacji tego materiału taki statement od Boxdela się już pojawił. O potencjalnych konsekwencjach tego żartu poinformował popularny prawnik na TikToku, a dokładniej Prawo Marcina. Nawet do Nowego Jorku miał zawrócić przez żart YouTuberów. Jeżeli to prawda, to będzie to chyba najbardziej kosztowny żart w historii polskiego YouTube'a, który może jego twórcy kosztować 8 lat za kartkami. Według mediów w żart zaangażowany miał być Boxdel oraz Jacek M., znany z Freak Fightów. Żart miał polegać na poinformowaniu służb o tym, że na pokładzie samolotu znajdują się ładunki, które mogą doprowadzić do bardzo nieszczęśliwego zakończenia tego lotu. Jeżeli to okaże się prawdą, to sprawcy żartu będą mogli spędzić za kratkami nawet 8 lat. Czy jednak tak było faktycznie? Pamiętajcie, że dopóki ktoś nie zostanie skazany, w świetle prawa jest niewinny. Pamiętajcie też, że niewykluczone, że ktoś za pomocą AI mógł się pod nich podszyć. Ofiarą podobnych żartów miał paść już Krzysztof Stanowski. Jedyne co w tej chwili jest pewne, to, że dzisiaj faktycznie samolot, który miał lecieć do Nowego Jorku, zawrócił. Zdjęcia z awaryjnego lądowania i pracy służb widać zresztą na wielu portalach. Obserwujcie Prawo Marcina. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie i kto faktycznie miał wstać za atakiem spoofingu. A podobną tego typu sytuację jakiś czas temu miał u siebie Krzysztof Stanowski. Na szczęście policjanci podeszli do tego zgłoszenia z odpowiednią rezerwą. Wiedzieli, do kogo jadą. Wydało im się to zgłoszenie troszeczkę nieprawdopodobne i podjechali dyskretnie, bez sygnałów dźwiękowych, bez sygnałów świetlnych. Zadzwonili domofonem, porozmawialiśmy, wytłumaczyłem im, że tak naprawdę to nie ja dzwoniłem, mimo że to jest mój numer telefonu, zgadza się. Niewątpliwie jest to największy dotychczasowy atak pod względem konsekwencji, ponieważ dotyczył on zawrócenia samolotu pasażerskiego, który to leciał do Stanów Zjednoczonych. A sprawców, o ile tych uda się odnaleźć i namierzyć, czeka duża kara i wiele lat pozbawienia wolności. Spore koszta stoją również za loterią, którą to organizuje Budda. Jednak wokół tej pojawiło się już kilka kontrowersji, a jedną z nich miał być fakt, że na rejestracjach widocznych samochodów na nagraniu mają widnieć numery należące do innych pojazdów. Jak podaje portal BUP.pl, rejestracje na samochodach wielokrotnie się zmieniały, a tak zwane blachy należały do innych samochodów niż miejsce, gdzie były zamontowane w rzeczywistości. Ludzie w tym doszukiwali się różnego rodzaju przekrętów, jednak prawda okazała się być zgoła inna. Budda odniósł się do sprawy i rzekomego przekrętu z rejestracjami. Otóż chodziło o to, według jego słów, że tablice tymczasowo zostały założone na potrzeby nagrań tak, aby auto lepiej wyglądało, gdyż proces rejestracji był w trakcie, a samochód bez rejestracji wyglądał słabo. Dochodzi również fakt tego, że auto na nagraniach miało się jednak poruszyć w ruchu ulicznym, a nie na terenie prywatnym, tak jak mówi Budda, posiadając jednocześnie wcześniej wspomniane zapożyczone tablice rejestracyjne. Pletne zawieszenie KW. Również pod maską mamy układ dolotowy. Szyny obniżające fotele i seryjne felgi mocno kasztanowe były, na szczęście, w związku z rajdowym zacięciem foczki. Jasnym wyborem jest OZ, a właściwie największy ich klasyk, czyli OZ Ultra Legera. Ciekawostka dotycząca tych felg, 19-calowe ważą 9 kg, 40% lżejsze od standardowej felgi tego rozmiaru. Wykonane we Włoszech, stawiam, że większość... Według informacji w sieci, za poruszanie się autem, które to nie posiada swoich blach, może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. A do tego Kamil się nie odniósł. Co więcej, na swoim wpisie zaznaczył, że porusza się tylko i wyłącznie po terenie prywatnym. Wspomniany portal poruszył również kwestię planowania całej loterii. Budda przedstawi informacje o odejściu z YouTube'a, jakby to miało się wydarzyć z dnia na dzień i dlatego postanowił zorganizować loterię. Jednak przygotowanie takiej loterii trwa wiele miesięcy, a same auta były już wcześniej przygotowywane i zamówione, aby pełniły funkcję nagród. Co oznacza, że Kamil, informując wcześniej o nowych działaniach, chociażby z nowym Dozem, miał świadomość, że będzie chciał zakończyć przygody na YouTube, co nie do końca zgadza się z przedstawioną przez niego chronologią, a widzowie zarzucają mu nieszczerość. Nowe działania w kierunku swojego kebaba podjął również Filip Heiser. Kontrowersyjny celebryta postanowił poświęcić swoją nową lokalizację, przez co na miejscu pojawił się ksiądz. Dla wielu osób jest to pewnego rodzaju kontrowersja, aby święcić budkę z kebabem. A dodatkowo sam Filip Heiser podczas święcenia przebywał w czapce. Zainteresowany skomentował otwarcie nowego punktu w następujący sposób. Ja w szoku, jestem, przyjeżdżam, tak, zobaczcie, jak tam biznes idzie. Ja w szoku. Jest cudnie, jest naprawdę cudnie, Ursynów kocham. Mój rodzinny, wspaniały Ursynów. A zaraz Milanów. O Boże, co tu się dzieje? Godzina czekania podobno teraz jest. Chociaż tak oceniam, że bardziej półtorej.
ale warto, naprawdę warto. Mimo kontrowersji, chętnych na kebaba nie brakuje, co widać po kolejkach, które idą i nawet w godziny oczekiwania. Prawdopodobnie sprawdza się tutaj określenie nieważne, jak o tobie mówią, ważne, aby poprawnie wymawiali twoje nazwisko. I mimo wielkiej krytyki na całym rozgłosie korzysta Filip Heiser, otwierając już kolejny punkt ze swoim kebabem. Kliknij fornosik na ekranie i obejrzyj kolejny materiał.